so spend your time with me. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of, give it all to me. Mamy nowe miejsce, gdzie można się zatrzymać. Bardzo fajne, zaraz chwileczkę wam pokażę. Pójdziemy tam za chwileczkę się chillować, bo jest ponad 30 stopni temperatura powietrza, jest pełne słońce i jest po prostu turbo lato. Ale zanim to zrobimy, to jest trzy rzeczy, które musimy zrobić w samochodzie. Byliśmy się na stacji diagnostycznej i dowiedzieliśmy się, że jest jedna usterka, za chwileczkę naprawię, a w międzyczasie wam pokażę coś jeszcze z tyłu. Chodźcie. Pewnie nie widać tego za dobrze, ale pod wpływem temperatury ten klej z rzepy, która trzyma naszą zasłonkę na okna, on się po prostu rozpuszcza i odchodzi, więc jak dzisiaj zdjąłem to, to ściągnąłem znowu całą rzepę, więc musimy znaleźć jakiś nowy system. Czekamy jeszcze na te nowe okna, ale na tych nowych oknach też będziemy chcieli mieć jakieś zasłonki, ale na pewno nie będę tego montował na kleju takim, znaczy rzepie taką samoprzylepnej, bo no po prostu się rozpuszcza pod wpływem temperatury. Jeżeli ktoś z was ma pomysł, jak można zamontować takie zasłonki z alufoksu, obudować, żeby po prostu było, wiecie, odizolować plus jeszcze chronić przed światłem i przed słońcem i w ogóle wszystkim. Jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł, to proszę powiedzcie mi to w komentarzu. To jest pierwsza rzecz, którą muszę się wami podzielić. A druga jest taka. Byliśmy dzisiaj rano na stacji diagnostycznej, bo wczoraj strasznie stukało tutaj nad kołem. Czułem, po prostu się przesiadłem, Kasia prowadziła, ja siedziałem tutaj. Czułem po prostu stukanie. Za każdym razem wjechaliśmy jakąś studzienkę albo jakąś taką dziurę w drodze. To stukało, no i pojechaliśmy dzisiaj rano to sprawdzić, żeby wiecie, no nie odpadło nam koło, więc lepiej chuchać na zimne. No i pojechaliśmy, pan tam wytrzepał, wysprawdzał, wystukał, wykręcił i mówi, że jest wszystko super, żadnych tutaj nie widzi powodów do obaw. Jedyne co znalazł to to. To jest po prostu, słuchajcie, to lata. Od spodu tak samo. Więc Łukasz wytrawny mechanik. Mam narzędzie, mam trytytki i za chwileczkę będę to wszystko spinał trytytkami, żeby jechać dalej. Kolejną zmianą będzie zmiana tego paska na bardziej patriotyczny. Kupiliśmy sobie na stacji Orlen, słuchajcie, zadyszkę sprzedają takie coś, takie plastiki. Także jak ktoś ma sentyment i chciałby, to polecam. To jest niestety tak, że żeby zdjąć to, trzeba po prostu zepsuć i założyć nowe, więc tak dużo plastiku jest produkowane tylko po to, żeby zmienić to coś. Idiotyzm. Powinni dawać robić tylko takie nakładki. Ale no. Teraz to jesteśmy prawdziwymi ambasadorami Polski za granicą. Jedziemy teraz w kierunku Łodzi, ale postanowiliśmy nie wjeżdżać od razu do miasta, tylko zatrzymać się na kilka dni pod miastem i znaleźliśmy taką miejscowość jak Łask. Zatrzymaliśmy się tu dlatego, że za tym żywopłotem jest takie malutkie jezioro, jest kąpielisko, są boiska do piłki plażowej i bardzo sympatyczne miejsce. Że teraz zobaczycie, jak wygląda parking, tutaj mamy nasz samochód, a geolokalizację znajdziecie tutaj. A jeżeli ktoś by chciał tam przyjechać, to daliśmy to miejsce na Park Fortnite, więc można już tam po Park Fortnite to odnaleźć. Co ważne, żeby wiedzieć, no są toalety, jest bar, jest piłka plażowa. O 18 przyjeżdża tutaj dużo różnych ludzi, grają w tą piłkę, siatkówkę plażową. W lecie jest ratownik, niedaleko od sklepu, niedaleko tutaj jest Kaufland. No całkiem spoko miejsce i w ogóle bardzo fajnie by było, jakby właściciele tego całego placyku, jakieś koło łowieckie, zezwolili kamperom na stacjonowanie tam, bo to jest idealne miejsce na camping. Idealne! Na terenie manufaktury, czyli miejsca, które kiedyś było, no, służyło dla tego przemysłu włókniarskiego i no, działo się tutaj bardzo dużo, natomiast teraz
wszystko się przerabia na eleganckie apartamenty, hotele, mieszkania, lofty i tak dalej. Więc to, co za mną widzicie, to kiedyś wszystko to były magazyny i fabryki, a teraz są ładne miejsca. Wiekopomnej chwili. Oto moje stopy. Pierwszy raz, pierwszy krok. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Tyle o niej słyszałam, tyle z telewizji jakichś nadań było pokazanych. I wreszcie tu jestem. Jej! Pod obstawą. W końcu będę mogła z powrotem grać na gitarze. A kiedy ci pękła? No, jakiś czas temu. Mieliśmy nalot dzieciaku. Ja wam powiem, mieliśmy ostatnio spotkanie z Kiki Świat i Kamil tam grał i to Kamil spokojnie, to nie ty, ale dzieci później miały jam session, z tego co zauważyliśmy, i jednej struny brakło, w sensie pękła. Ale nic się nie stało, już mamy nową i będziemy grać, czy Kasia będzie grała na gitarze, a ja się będę nauczył. A ja się nauczyłem, ale to dopiero koncert będzie dla niej za jakiś czas. Na razie wracamy do zwiedzania Łodzi. Macie hej now? I gdzie? Wychodzi ten gość na ten? I na strąbki też. Ładny. To jest Tuwim? To jest Tuwim, no. I warto, żebyś go potarł po nosie. Będziesz miał dużo szczęścia w dalszej podróży. A psik. Jak widzicie, Łódź się zmienia naprawdę bardzo z takiego pomagazynowego, pofabrycznego miasta w miasto otwarte dla ludzi, dla artystów, dla młodych, dla wszystkich. Bardzo sympatyczne miasto i bardzo dużo nowych, ciekawych przedsięwzięć artystyczno-kulturowych, kawiarni, restauracji. Bardzo nam się podoba, dajemy im łapkę w górę. Jeżeli wam się podoba Łódź, to dajcie łapkę w górę, bo naprawdę zasługują włodarze, zasługują ludzie, którzy zarządzają tym wszystkim, tymi zmianami, na to, żeby im dać w górę paluchy. Część naszych widzów zapewne pamięta takie podwórka. Teraz te podwórka zostały zamienione na smartfony, teraz dzieci się nie bawią. Tutaj podejrzewam, że wielu z was na takich trzepakach to wywinęło nie jednego fikołka. Do dziś to jest tutaj. Łódź jest bardzo ciekawym miastem, ma w sobie wiele interesujących historii i wczoraj między innymi dowiedzieliśmy się, że Łódź położona jest na 16 rzekach. I jednak te wszystkie rzeki są schowane pod miastem. Jest jeden park, nie pamiętam teraz nazwy, ale w tym parku wiem, że można zobaczyć fragmenty tych rzek, można zobaczyć, jak to rzeczywiście płynie. No jest to niesamowite, jest to bardzo ciekawe. Właśnie z Łukaszem ostatnio szukaliśmy pod Łodzią jakiegoś miejsca, gdzie można się nad wodą zatrzymać i byliśmy zdziwieni tym, że nie ma żadnych rzek. No i właśnie rozwiązała się zagadka, te rzeki są pod spodem. Łódź
także fajna mieszanka różnych jakby środowisk, bo z jednej strony mamy środowisko robotnicze, które kiedyś właśnie pracowało w tych wszelakich fabrykach i zakładach, czyli ludzie, którzy chcą pracować, którzy mają pomysły, chcą się rozwijać, a z drugiej strony jest także bohema artystyczna, bo przecież wszyscy znają łódzką filmówkę, oprócz filmówki jest to także Akademia Sztuk Pięknych i tak dalej, i tak dalej. Także z połączenia tych dwóch jakby różnych środowisk naprawdę powstaje ciekawa mieszanka i to wszystko widać w mieście, także bardzo fajnie. Moi drodzy, dzisiaj przedstawiam wam autora tegoż oto obrazka, tegoż oto loga. To jest Igor, Igora już poznaliście jego historię jakiś czas temu, tylko nigdy nie poznaliście jego imienia, ponieważ prosił mnie, żebym nie udostępniał jego danych publicznie, a dlaczego to wam zaraz sam powie. Tak, bo też przygotowywałem pana dla mojej żony, dla Kasi i chciałem, żeby to jak najdłużej zostało tajemnicą. Kasia ma urodziny 30 kwietnia i 30 kwietnia dowiedziała się o tym, że kupiliśmy też vana i zaczęliśmy go remontować. Nie zdążyłem go wyremontować na dzień urodzin Kasi, natomiast no już trochę mamy, coś już jest. Więc tego w dniu urodzin pokazałem jej tego vana i tak już teraz też wie wszystko o historii związanej z wami. No dokładnie, my nie mogliśmy nikomu powiedzieć, chociaż wiele osób pytało się, kto jest autorem tego loga i tak dalej, i mi było głupio nawet nie zareklamować jego cudownych usług. Jeżeli ktoś z was chciałby mieć takie fantastyczne logo, to pod spodem wam dostaniemy, wrzucę link do strony, która mnie przekonała, żeby w nią kliknąć. To jest, oddaj to nam. Zostaw to nam. Pamiętacie z tego odcinka, z odcinka kryzysowego, właśnie mówiłem, że dostałem maila od Igora i pod spodem w stopce było zostaw to nam, a ja wtedy miałem bardzo dużo problemów właśnie związanych z tym. Pomyślałem sobie, zostawię to im najchętniej. Kliknąłem, patrzę się, a to grafik. Więc to jest ewidentnie przeznaczenie i bardzo ci dziękuję za to, że nam zrobiłeś to. To ja też dziękuję. Kamień serca i dzięki. I powodzenia w budowie. O, dzięki, przyda się. No, dla mnie to też była dosyć taka magiczna chwila w momencie, kiedy do was napisałem. Myślę, że jakoś trafiliśmy na siebie w odpowiednim momencie. Tak, tak. Bo również borykałem się z jakimiś problemami, może nie była to depresja, ale też czułem się trochę wypalony. I oglądanie was trochę jakby pomogło mi i jakby utwierdziło mnie w tym, że ten pomysł, który mam, jest dobry i że trzeba w tą stronę iść. Dlatego fajnie, że w końcu się zobaczyliśmy i no i że siedzicie, że siedzisz tutaj w naszym vanie. Tak. W naszym vanie i dzięki wam też wiele dostajemy pomocy, bo przynajmniej wiemy co i jak zrobić. Cała przyjemność po naszej stronie. O, tak. Jak słodko. Oznaczam to miejsce. To jest na razie tylko tak testowo, ale o, jest atest. Też spotkania zostawiam tutaj. Jeszcze mam dla was jedną ciekawostkę. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Piątek, przepiękna nazwa, i słynie ona z tego, że jest tutaj geometryczny środek Polski. Centralnie w Piątku jest środek Polski. Ciekawe.